Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andrzej, witam was bardzo serdecznie w 8 odcinku z Minecrafta Witchcraft and Wizards, czyli Harry Potter w Minecrafcie. I moi drodzy, dzisiaj, halo, dlaczego nie mogę tego, co tu się podziała, dlaczego mi się schował pasek, o nie, czy wy to widzicie, już na wstępie są problemacją, wszystko mi się pochowało. A, dobra, bo to było jakieś zaklęcie włączone, już wszystko wiem. Tak, moi drodzy, dzisiaj idziemy sobie do Dada Classroom, nie wiem czym jest Dada Classroom, ale myślę, że dobiegniemy. I też pisajcie mi, że ta strzałka nam pokazuje zawsze po linii prostej, jakby bez poziomów i że trzeba jakoś tak się, wiecie, do tego przystosować. No ja się staram, słuchajcie, ja się naprawdę staram, ale uwierzcie mi, że to nie jest takie łatwe, easy peasy. Chociaż, wiecie, trochę sobie pozwiedzamy. I też właśnie pisaliście mi kilka odcinków temu, że mogę sobie zaklęcie zmieniać pod Q. I faktycznie, ja tego nie umiałem, ja nie wiem, dlaczego na to nie wpadłem, że tak mogę sobie zmieniać, ale właśnie tak sobie zmieniam. I tak już teraz, wiecie, na pasku nie będę sobie zmieniał cały czas różdżki, jakby, wiecie o co chodzi. Halo, co za zacięcie było dziwne. No dobra, czy jak pójdę tędy... Ha, nie pójdę tędy, poczekajcie, a jak pójdę tędy... Tak się zastanawiam, gdzie ja... Ten coś jakieś ma pytajniki. Ja nie wiem, czy ja chcę z nim rozmawiać, bo za chwilę będzie tak, że... O, przez okno tutaj wejdę, że się w coś wplączę dziwnego. A tu, gdzie ja jestem? Okej. Okay. Nad nami, czyli jesteśmy, słuchajcie, dobrze, tylko że potrzebujemy wejść wyżej. Z tego wychodzi chyba. Poczekajcie. Dada! No patrzcie, i mam Dada! Da! Wszystko jest dobrze. Dada będzie chyba tu. Above. No idę, no. Czy to, że jestem za wysoko, czy... Boże, gdzie jest ta classroom? Co my będziemy robić w Dada? Defense against the dark. No dobrze, to już wiem, czym jest Dada. Dada. Halo, czy ja mogę... A, hello students. Dzień dobry, Lupin, witam cię serdecznie. Bombarda Maxima! Będziemy się uczyć bombardy Maximy. A variation of the explode. Aha! Różnego rodzaju wariacja. Różna odmiana na temat zaklęcia eksplodującego. Dobrze, cieszę się bardzo. No super. O. Oczywiście, że jest Aria. Słuchajcie, no bez Arii by nie byłoby challenge'u. I nie byłoby zaklęcia, spela. Niczego by nie było, gdyby nie Aria. Aha, i wyjście to jest na samym szczycie. O mój Boże, jakiś... Będę wysadzał rury. The smell isn't... Aha. Zapach w kanałach jest zły. Dobrze, poczekajcie, czy ja mogę... O, i mam bombardę Maxima. Jak to się bombarduje? O, Jesus. A skrzynki też mogę bombardy Maxima? Czy nie? Nie mogę bombardy jak ma... A tu, a rura? Oh my gosh, jak to wali! No to w sensie nie, że śmierdzi, tylko że... A to mogę? Nie mogę. Patrzcie, no, ja tutaj szukam jakichś dziwnych rzeczy. Nie mogę tak, no nie mogę. Dobra, to idziemy chyba tędy. No raczej tak do kanału to ja chyba bym nie chciał wchodzić, wiecie? Do tej wody w sensie. Chociaż tu widzę... Coś, co możemy rozwalić. Dobrze, doskonale. Poczekajcie, ja sobie zobaczę najpierw w tę stronę, bo może coś być fajnego gdzieś, na którymś jest zakręcie, prawda? A to mogę tak do... Nie, no nie wejdę tutaj chyba. Oj. Nie, bo za chwilę się zamoczę. Chociaż wiecie co, może tak trzeba. A tą beczkę mogę? Boom. Mogę. Nie mogę. Patrzcie, oszukaj. Nie mogę. No nie mogę. A co mi woda robi? You can breathe underwater with the esk... Aha, okej. Okay. Z potionem możemy oddychać. Super chat. Aha, tlen jest tutaj pokazany. Słuchajcie, jak w Tomb Raiderze. Paseczek jest, schodzi i koniec. Ja bym sobie trochę popływał, wiecie, bo może gdzieś a nuż coś być, czy nie bardzo? Chyba nie. Chociaż nie wiem, nic mi się tutaj nie wyróżnia specjalnie. Tak wam powiem szczerze. Nie ma, dobra, to... O, śmierdzi. Dobra, to w takim razie wracamy na nasz tor i idziemy robić przeszkodę. W sensie przez tą przeszkodę przejdziemy sobie. I tędy chyba da się wyjść. O. Cyk.
Proszę bardzo. Nie będę parkurował, bo to wiecie... A tędy też się dało wyjść. No kurczę, blaszka. O, mamy... No ale weź. A po co mi ten kocioł? Przepraszam. O, z tej esencji możemy sobie zrobić oddychanie pod wodą. Chyba zrobiłem. No cudownie, ale to co, ja muszę pod wodą oddychać? Naprawdę? Każą mi to... Naprawdę? A nie mogę tak sobie boczkiem tutaj pójść i tak sobie tutaj wyskoczyć? O, na przykład mogę, zobaczcie. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Nie wiem. A tam jest jakieś wyjście? No jakby się dało wyjść tam. Poczekajcie, to sobie jeszcze to obadam. Tak wiecie, na suchym lądzie, że tak powiem. Nie, nic nie ma. Tędy też się dało wyjść, zobaczcie. O, a tu można wyżej wejść. Okej. Okay. Coś zdemolowałem. Jakąś rurę. Ale poziom się podnosi. Oh my god. Poziom wo... O nie. Czyli co, czyli generalnie mogę gdzieś wyżej chyba wejść. Jest to sygnał dla mnie, że mogę wejść wyżej, tak? No dobra, to teraz sobie, słuchajcie, pochodzimy po tych górnych piętrach. Zobaczymy, czy... A, to co to, do wyjścia już? To bombarda Maxima, to już to tyle z tej Maximy będzie? Prawda? Jak? No weźcie, nie gadajcie, że tak szybko jakoś. Jest tu parkour, co prawda. Okej. Ale tam jest jakieś wyjście jeszcze gdzieś. Co ja mam tu zbombardować? Drzewo? No nie bardzo. A tam? No nie, tam, czy tam jest jakaś lewiosa do zrobienia? No powiem wam szczerze, że nie wiem, co mogę uczynić. Ała! Tam jest rura do zrobienia, czekajcie. Czy to poleci, wyceluje? No halo! No, machaj tą różdżką. Dlaczego to się nie liczy? A tu? Czekajcie. To się liczy. Dobra, to płynę. Ale to jest dziwne. Bombarda Maxima. No super. Cieszę się bardzo. Dobra, rozwaliłem drugą rurę, więc pewnie znowu poziom wody się podniesie. No bo jak, żeby inaczej? Wiadomix. Dobra, do góry. Ale dobra, pytanie jest takie, co mi dało, że to się podniosło, słuchajcie, bo ja nie wiem jeszcze. No fajnie, wyrównałem sobie poziom wody. I co? Nie jest za bright. A tu już nie jest bright przecież. Proszę mi włączyć Lumos, no to jest skandal. No dobrze, co mi to... Czy to się bardziej jakoś tutaj zatopiło? Nie wiem. Na te schody tam się, słuchajcie, nie dostanę. Może tutaj którąś z rur... Tam jest jakieś też przejście. A, tędy teraz mogę wejść, dobra. Bo wtedy było za płytko. Dobra, to może weź tak normalnie podpiń, co? Będzie szybciej. Dobra, i tu widzę, że będziemy się bawić jakąś lewiosą. Tylko już... Jezuniu! Już nie wiem, jaką lewiosą. Czemu te szczury są dziwne, takie nakręcane jakieś? Tam była bombarda Maxima, widziałem. Ała! Coś mnie żre!
Nie, no przecież ich jest za wiele tu, no. Tu nawet nie. Mhm. Możesz już pójść do Świętego Piotra? Bardzo bym prosił. Tak, tam mamy klocek, który trzeba postawić. A ja już nie mam czarów. No, jeszcze nie trafiłem, no wiecie co? Tu jest jakiś pakunek, przesyłka dla mnie, coś tego, gdzieś, jakoś, tu muszę to wziąć. To będzie jakieś coś fajnego. Nie wiem, co to było, bo nie wziąłem po prostu i tyle, i dziękuję, i do widzenia. I tyle by nie było. Idź sobie! Nie, no ja nie mam mocy tyle. Czekajcie, a może te szczury do wody pójdą za mną? Pójdziecie za mną do wody? Chodźcie, cwaniaczki. Ha, ha, ha! Ale jestem głupi. Czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? Wiecie co? Dobra, bombarda Maxima. Było i nie ma. Cyk. Teraz potrzebujemy lewiosę. O, widzicie, wszystko się ze sobą pięknie łączy. Dobra, mamy schody. Czekajcie, potem sobie tą bombardę. Aha, tu potrzebujemy kolejnego klocka, tylko teraz... Nie, chyba tego samego, kochani. To nie będzie takie... Dawaj mi tą tu wingardę, lewiosę! Lewiosa... Do mnie. Dobra. Ale teraz choć jest pytanie. Da się tak przenieść to? No to jak? Ej, no to trzeba jakiś parkurem. Tu ja mam muszę tak się gibać? No bo jak ja mam to przenieść? Co mi pokazały? No nie mogę. No, halo. No, co? Ale jak ja to liftnę, to mnie też to liftnie. Nie żeby coś. Przecież nie... Jak ja mam to przenieść? Bo tu się pewnie to otworzy. Ja tak nie szczytuję tego. No oczywiście, że nie. Nie mogę tego podnieść. Słuchajcie, nie mogę tego pod... O! Jest. Dobra. Chodź tu bliżej do mnie. Tu. I tu. Dobra. Mamy te schody tutaj, tak jak myślałem. I tu jest bombarda Maxima. No! Rzucaj. Cyk. Tylko teraz nie wiem, czy mnie czasem to nie przygwoździ jakoś tak bardzo mocno, ta woda. I nie będę w stanie wypłynąć. I to będzie tragiczne. Wtedy. Dobra, płyń. Ojej. Ojej. Tędy mogę wypłynąć. Dobra. I dzięki temu, chyba, słuchajcie, będziemy w stanie na te schody... No weź, ale wypłyń, na te schody weź, tak. No, widzicie? Ja jestem tutaj jednak... A, zdolniacha. Słuchajcie, nie ma co mówić, zdolniacha. Dawaj to, cyk. Czy ja się mam tej sali bać? Well done! Taki krótki challenge? A, jeszcze nie skończyliśmy. Aha, i spotkamy się na szczycie. No to super, to bardzo się z tego powodu cieszę. Bo już się zaniepokoiłem, że to już wszystko będzie, a to jednak nie, patrzcie, widzicie? Jednak Lupin zadbał o naszą tutaj wytrwałość w nauce. Make your way through the... Ale no to gdzie? Przecież on tędy wlazł. Halo. No. Dobrze, no to ja tędy wyjdę i co teraz?
tędy. Co mi tu mówi? Tak, bombarda Maxima, dobrze. No dobrze, no ja się cieszę, że będziemy się bombardować maksimum. Ale to, że tędy na pewno? Czy ja mogę alohomorę? Bardzo bym prosił, dziękuję. No. Dziękuję. Danger! To ja nie chcę danger! Aha. Czy jednak muszę to odblokować? Patrzcie, no jak na mnie wymusili. No, chamstwo. No i teraz co się zrespi? Świetnie, mamy milion żab. Ała! Jak mam je pokonać? Przepraszam bardzo! Zatrułaś mnie, dziadygo! Ej, nie, no to jest żart. Ej, one są jeszcze na milion pac. No jak? Może bym tu jakoś przeparkurował? Nie, nie przeparkurujesz, Maćku, bo po co? Super. Giń. 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 Przecież ich jest milion. I ja zaraz umrę. I to się skończy wszystko. Skończy się, jak powiedziałem raz. Czemu nie mogę... Idź stąd. No nie zatruwaj mnie, dziad... No ja umrę. No ja umieram. Trzeba byłoby się uleczyć chyba. Tym moim super czarodziejskim zaklęciem. Patrzcie, jak one w ogóle skaczą. Dziady jedne, no. Umrzesz? Do widzenia. Ała, zatruło mnie, ale nie aż tak bardzo. Ojojoj, ojojoj. Dobra, idę sobie stąd. Dobra, mamy magię. Ty dziadu! Czemu ona się chowa tam? No bezczelna! A możesz zniknąć jedna z drugą i z czwartą? To jest paranoja. Do widzenia. Jeszcze dwie. Te już nie ma, jest ta ostatnia gdzieś. Ropucha! Jeszcze? Już, no już. Aha, jeszcze szczury. No pewnie. Nie, no pewnie. No ja nawet nie mam, słuchajcie, jak... Bez sensu. Chociaż nie skaczą, jak nienormalne. Jezus, czemu ich jest tak dużo? No przecież to jest... apokalipsa! Te się zbloczyły tu. Kurde, już się nie zbloczyły. Nawet nie mam wiedzieć o takiego bezpiecznego miejsca, żeby gdzieś się zatrzymać, bo one mnie cały czas żrą! No dajcie spokój! Przecież tych jest milion, no przecież to jest... jak? Chyba, że mogę bombardą maksimum, chociaż wątpię, ale spróbuję, czekajcie. Tu damage, czy to będzie damage? Czy to mi da... No czemu nie mogę tego... Czy one giną od tego, czy nie giną, bo ja nie wiem. Aha, nie mogę teraz tego zakręcia użyć, bo po co? Chyba giną.
Chyba giną, słuchajcie! Mam patent! No, do widzenia. Czyli muszę bombardą, a nie tym normalnym, widzicie? Aha, i jeszcze jeden challenge będzie. O mój Boże, dobra, boję się. I czemu... Patrzcie, nie mogę tego zaklęcia jakby dwa razy pod rząd normalnie, tylko... Chochliki konwalińskie mnie dobiją tu, nie! Dobra. No patrzcie, nie mogę tak więcej razy niż pod rząd. Nie wiem, czy kto zależy. Że tak długo trzeba czekać na to zaklęcie, aż się odnowi! Odnawiaj się szybciej! Tam są. O, ty dziadu! Mamy to. Och. Tak, i mamy ten klucz, który jest nam potrzebny, słuchajcie, do tego tutaj przejścia. Ale humora, ja proszę tu ładnie. No! O! I tu sobie użyjemy klucza, dziękuję bardzo. Czekajcie, weźmy tą bombardę Maksimę. Czyli widzicie, ja mogę też tym... Aha. Aha! I kolejny challenge? No dobrze, no. Ja się już przygotuję, słuchajcie, o. Oh my gosh, już słyszę te chochliki! O Jezu, o Boziu! No, chodźcie tu, dziady. Dostałeś w czapkę? Czy nie? Dobra. Ja poczekam, może chociaż to się naładuje, może co? Już? Odczepiły się? Patrzcie, no nie. Nie wiem, po co tu muszę wejść. Zaraz się... O Jezu, dowiem. O ty, chodź tu. Nie mogę cię... Nie mogę cię, bo mi się... czarni naładował. No chodź tu bliżej, ty cwaniaczku. No to, żebym sobie zrobił bombardę Maksimę. Ała, i jeszcze, żebym spadł. No, co? Jak to? W ogóle parkury jakieś? Nie, no super. Mimo, że nie potrafię wyskoczyć. No co jest? Chodź tu. Do widzenia. No i czemu ja przeskakuję, skoro puszczam spac? Nie rozumiem, słuchajcie, o co chodzi? Nie mogę miotły użyć? Dobra, stoję. Oj, dobra. No nie! Głupi łańcuch! Który mnie zbloczył bezczelnie. Oh my gosh. Coś się gdzieś otworzyło chyba, nie wiem, nie patrzę już, ja nie wiem. A tutaj to się otwiera. Super. A, bo to jest czasówka. Tak czy nie? Czekajcie. To jest czasówka. A mogę to...
Chyba żartujecie sobie ze mnie. Jak ja mam to zrobić niby na czas? No. No i... No i spadłem. Super. Super. Przecież tam jest tak mało czasu. Jak to zrobić? Ooo! No i dlaczego nie... Nie, słuchajcie, ja wyskakuję, on mi nie wyskakuje. No przecież to jest skandal. Weź tą różkę może schowaj, bo tylko mi przeszkadza. Nie, to nie przeszkadza jednak różdżka. No i tutaj, słuchajcie, to jest czasuwa. No, nie chcę tego. Dobra, mam. O! I mamy też klucz, tylko teraz jak stąd zejść? Jak ja mam stąd zejść? Halo, poprosiłbym o zejście. Co, mam tak po prostu stąd spaść? No, że to będzie głupie. Nie ma tu zejścia? Przecież ja nie przeżyję tego skoku. A jednak przeżyłem. Okej, nie mam pytań. To teraz chciałbym sobie otworzyć te piękne drzwi. Aha. No tak. Zapomniałem. Cyk. I cyk. Czy to już wsio, czy jeszcze jedno? Speak to profesor Lupin. No i czat. Hi Lupin. I believe your necklace is... O Boże, mamy słuchajcie zielarstwo ze Sprout. Dobra, tak, cofnijmy się w ogóle kompletnie. I w kolejnym odcinku będziemy sobie, słuchajcie, robić zielarstwo. Także mam nadzieję, że wam się dzisiejszy odcinek podobał. Love, kiki, skibie, skibie, buziakuję was bardzo mocno i serdecznie. I do następnego. Trzymajcie się, cześć, no i pa!